Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć prawie wszystko o czasowniku. Zamysłem moim jest to, aby każdy z Was, po odszukaniu jakiegoś dowolnego czasownika w słowniku, mógł z tym czasownikiem zrobić praktycznie wszystko, co chce. Dzisiaj pokażę Wam, jak to będziemy robić. No więc, załóżmy, że nie znacie czasownika zapraszać. Szukamy w słowniku i znajdujemy wyraz Einladen. No, cóż możemy o nim powiedzieć na pierwszy rzut oka. Einladen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. Jest taki filmik na moim kanale o czasownikach rozdzielnie złożonych, więc jeśli nie pamiętacie, to sobie zerknijcie. Tak więc rozpoznajemy, aha, Einladen jest rozdzielnie złożony, gdyż ein coś znaczy, więc się rozdziela, musi stać na końcu zdania. Więc pierwsza rzecz, którą możemy zrobić z tym czasownikiem, to ułożyć zdanie w czasie teraźniejszym. Na przykład możemy powiedzieć bardzo proste zdanie. On zaprasza Ole. Na przykład gdzieś tam na urodziny, czy gdzieś. Ea, er let Ola ein. Laden jest tym czasownikiem, gdzie A zamienia się na A umlaut. W drugiej, w trzeciej osobie pojedynczej. Na ten temat filmik też jest na moim kanale. Jak ktoś nie pamięta, jak się odmieniają czasowniki nieregularnie, proszę sobie zerknąć. Tak więc jeszcze raz: er, let, ula, ein. Mamy zdanie w czasie teraźniejszym, On zaprasza Ole. Co on robi? A, zaprasza Ole. Zdanie drugie: on zaprosi Ole. Tego czasu, który nazywamy futu eins, używamy najczęściej, jak coś się wydarzy w jakiejś dalszej, dalszej przyszłości, czy na przykład za rok, czy za dwa, czy za pięć. Wtedy używamy go najczęściej. Ale nie ma jakiejś takiej sztywnej reguły. I teraz ten czas składa się z czasownika posiłkowego werden oraz bez okolicznika, który zawsze stawiamy na końcu zdania. I oczywiście nie odmieniamy. Zobaczcie. Er wird Ola einladen. On zaprosi Olę. On zaprosi Olę. Trzecią rzecz. Możemy powiedzieć coś z tym czasownikiem w czasie przeszłym. Czyli on zaprosił Olę, albo on zapraszał Olę. Czyli w czasie przeszłym dokonanym lub niedokonanym. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym czasem przeszłym jest preteritum. Od laden druga forma jest lud. Jeśli ktoś nie pamięta, na moim kanale również są czasowniki ni nieregularne. Trzy formy czasownika. Tak więc tworzymy zdanie er lud ola ein. On zaprosił lub zapraszał Olę. I ten sam to samo zdanie możemy powiedzieć w czasie perfekt. Pamiętamy, że ten czas składa się z haben albo z sein i trzeciej formy czasownika na końcu, czyli er hat Ola i od czasownika einladen, trzecia forma brzmi eingeladen. Czyli jeszcze raz, albo er lud Ola ein, albo er hat Ola eingeladen. Dwa czasy na to, żeby powiedzieć, on zaprosił lub zapraszał Olę. Czwarta rzecz. Możemy to powiedzieć w stronie biernej. Ola została zaproszona przez Etka. Strona bierna składa się z czasownika WURDEN, Trzecie formy na końcu zdania. Czyli to zdanie brzmiałoby Ela wurde von, czyli przez Edek, eingeladen. Ela wurde von Edek eingeladen. Piąta rzecz. Możemy utworzyć tryb rozkazujący, czyli zaproś Olę. Przypominam, że tryb rozkazujący tworzymy w taki sposób dla drugiej osoby pojedynczej, że skreślamy du i końcóweczkę st. No i dodatkowo, jeśli przegłosy dochodzą, to również przegłosy skreślamy. Czyli normalnie by było iść lade, du lect, wywalamy st i przegłos, i jest lat lub lade ola ein, zaproś ole. Teraz w liczbie mnogiej, zaproście olę. W mnogiej skreślamy tylko zaimek wy, czyli normalnie byśmy mieli w odmianie wie ihr ladet i wyrzucamy, zostaje nam samo ladet ladet ola ein. I ostatnia możliwość, forma grzecznościowa niech pan, niech pani zaprosi ole tu jeszcze możemy oczywiście napisać, niech Państwo, niech Panowie, niech Panie, bo to jest bardzo szerokie. Czyli tutaj jest najprościej: bez okolicznik stawiamy, i później duże Z zawsze. Laden Sie Ola Ein. Niech Pan zaprosi Ole. Laden Sie Ola Ein. Niech Pan zaprosi Ole. Albo proszę zaprosić Ole. To też jest dobre tłumaczenie. Teraz szósta rzecz. Możemy ten czasownik napisać w trybie przypuszczającym, czyli zaprosiłbym Ole na tę imprezę. Zaprosiłbym, no, gdyby się wiedział, że się zgodzi, to zaprosiłbym ją. Tryb przypuszczający, też filmik na ten temat jest na kanale. Składa się z wyrdy, i trzeciej formy na końcu zdania i pierwsze przepraszam, i z bez, z bez okolicznika na końcu zdania. Czyli, ich würde Ola zu dieser Party einladen. Czyli jeszcze raz. Würden. Odmieniamy. I na końcu stawiamy bez okolicznik. Czyli nie odmieniamy czasownika. Zaprosiłbym Ola na tę imprezę. Ich würde Ola zu dieser Party einladen. Z trybem przypuszczającym. Wiąże się również powiedzenie na twoim miejscu. Czyli, na przykład, na twoim miejscu zaprosiłbym Ole. An deine Stelle, na twoim miejscu, würde ich Ole einladen. Na twoim miejscu zaprosiłbym Ole. No i ostatnia, siódma rzecz. Ten czasownik nasz. Zapraszać, Einladen, możemy również stosować z czasownikami modalnymi. Czasowniki modalne to jest musieć, móc, powinno się, chcieć i tak dalej. I tutaj napisałem wam taki ostatni przykład. Musisz, możesz albo powinieneś zaprosić Ole. Pamiętamy, że po czasownikach modalnych drugi stoi na końcu zdania i się nie odmienia, czyli stawiamy go również bez okoliczniku. Zdanie to więc. Będzie brzmiało Du musst, du kannst, albo Du sollst Ola einladen Du musst Ola einladen Du kannst Ola einladen Du sollst Ola einladen Takie opcje No i przechodzimy do ćwiczeń praktycznych Wykazałem Wam, że z tym czasownikiem Można zrobić co najmniej 7 rzeczy takich, które wydawałem się najważniejsze, i teraz spróbujcie po tej części teoretycznej przejść do części praktycznej. Spróbujcie, jak zwykle zmieścić się w lukach. Możesz mi pomóc w kuchni? Kanst du mir in der Küche helfen? a więc podczasowniku modalnym, drugi na końcu zdania. Na twoim miejscu porozmawiałbym z nią. An deiner Stelle würde ich mit ihr sprechen. Gdzie odbył się ten koncert? Wo hat das koncert stattgefunden? Napisałem to w czasie perfekt, ale moglibyście powiedzieć: Wo fand das koncert statt? Ta książka została napisana przez Adama Mickiewicza. Das Buch wurde von Adam Mickiewicz geschrieben. Pomóż mi Hilf mir. Jedzcie szybciej! Est schneller. Proszę mi pokazać drogę. Weg. I to był ostatni przykład. Mam nadzieję, że Wam się troszkę rozświetliło w głowie, co możemy zrobić z czasownikiem, i że to będzie bardzo potrzebny wam i użyteczny materiał w tworzeniu wszelkiego rodzaju zdań. Dziękuję serdecznie i życzę szybkich postępów w nauce.